Cześć, witam w kolejnym filmie, tu Magda. Pewnie nieraz słyszałeś powiedzenie jesteś tym, co jesz. Tak naprawdę to powiedzenie powinno brzmieć jesteś tym, co możesz przetrawić. Gdy jedzenie nie jest dobrze przetrawione, nie możesz przyswoić składników odżywczych. Co więcej, zdolność trawienia wpływa na ilość dobrych bakterii w jamie ustnej, jak i w jelitach. Co to są nieszczelne jelita? Są to tak zwane dziury w ściankach jelit, przez które zarówno toksyny, jak i kawałki niestrawionego jedzenia przedostają się do krwiobiegu. W normalnych warunkach ani jedno, ani drugie nie powinno się tam znaleźć, więc gdy takie toksyny lub kawałki pożywienia dostają się do krwiobiegu, Twój organizm przechodzi w tryb ataku. Jelito cienkie odgrywa tu bardzo dużą rolę, gdyż właśnie tam większość minerałów i witamin zostaje przyswojonych. U zdrowego człowieka te dziurki są bardzo małe i przepuszczają one tylko witaminy i minerały, a nie toksyny i kawałki niestrawionego jedzenia. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jedną z głównych przyczyn próchnicy jest właśnie nieszczelne jelito. Jelita są połączone z jamą ustną, dlatego też ma to wpływ na próchnicę. Co więcej, zdrowie jamy ustnej, a raczej jego brak, ma również wpływ na choroby serca, jak i otyłość. Większość z nas zapomina, jak ważne jest dbanie o jamę ustną i jak ogromny wpływ ma to na nasze zdrowie. Jak zapobiegać nieszczelnym jelitom? Po pierwsze, radziłabym odstawić cukier i radziłabym odstawić wysoko przetworzone węglowodany, gdyż te przyczyniają się do przerostu tych złych bakterii w jelitach. Radziłabym również suplementować L-glutaminę, która cudownie łata dziury w jelitach. To już wszystko na dziś. Ja na sam koniec chciałabym Ci polecić błonnik Prym Witalny, który wspaniale wspiera pracę układu pokarmowego, zwłaszcza jelit. Pomaga utrzymywać prawidłowy poziom cholesterolu. Wspomaga również układ krwionośny. Aby dowiedzieć się więcej na temat błonnika Prym Witalnego, kliknij tutaj lub link pod filmem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.